Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu była organizatorem festynu dla dzieci pod nazwą Bezpiecznie na Stoku w Lesie i w Mieście, który odbył się na terenie siedziby Nadleśnictwa w Świeradowie-Zdroju. Festyn pod nazwą Bezpiecznie na Stoku w Lesie i w Mieście odbył się na terenie Nadleśnictwa Świeradów. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. W budynku Nadleśnictwa Świeradów policjanci wspólnie z leśnikami oraz strażą pożarną przeprowadzili warsztaty, podczas których omawiane zostały zasady poruszania się pieszych w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa na stoku, w lesie oraz przeprowadzono, co najważniejsze, pokaz zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pozostałe grupy dzieci pod bacznym okiem ratownika karkonoskiej grupy GOBR, sekcja Świeradów, uczestniczyły w pokazie znalezienia, a następnie wydobycia człowieka spod śniegu. Panie ze świetlicy środowiskowej UL Świeradów-Zdrój zadbały o kondycję najmłodszych dzieci, prowadząc pokaz zumby. Ponadto w trakcie tych zajęć przeprowadzono taki praktyczny, można powiedzieć, egzamin właściwej segregacji odpadów. Każdy z uczestników znalazł coś dla siebie, coś ciekawego i też ciekawie spędził ten dzień, ciekawie jak aktywnie. Dla wszystkich czekała herbata oraz kiełbaski. Dzieci były zachwycone zajęciami, jakie odbywały się podczas festynu. Super było! Wygrałam takie super nagrody! Nauczyłam się dużo rzeczy. I brałam udział w różnych konkursach. I w ogóle było super! Współorganizatorami imprezy było Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz OSP Świeradów-Zdrój. Wspólnie z panią rzecznik prasową Komendy Powiatowej Policji, komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, świetlicą uzdrowiskową UL, GOPR-em postanowiliśmy zorganizować dla dzieci festyn pod nazwą Bezpiecznie na Stoku, w Mieście i w Lesie. Do współorganizacji dołączyli się również sponsorzy i Nadleśnictwo Świeradów. Zorganizowaliśmy to w celu, po to, żeby dzieci na terenie Świeradowa mogły bezpiecznie odpoczywać. Zostały przeprowadzone szkolenie w zakresie pierwszej pomocy kwalifikowanej. Przeprowadzili go funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Miał odbyć się też pokaz na stoku, mieliśmy pokazać ratownictwo, w zakresie ratownictwa lodowego. No niestety pogoda nam spłatała w fikusa, nie mogliśmy tego zrobić, ale przy najbliższej okazji, jeżeli jeszcze warunki wrócą, zostanie taki pokaz dla dzieci zrobiony. To nie pierwsza tego typu impreza dla dzieci w Świeradowie. Organizowane są bezpieczne wakacje, bezpieczny powrót do szkoły, bezpieczne ferie. To w zależności od zapotrzebowania jest coś takiego organizowane dla dzieciaków. Festyn, w którym wzięła udział blisko setka dzieci, pokazał, że najlepszą formą nauki przestrzegania zasad bezpieczeństwa jest właśnie nauka poprzez dobrą zabawę.